Siema, siema, jestem Riot Gibra, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty i słuchajcie, skończyły się odcinki na zapas, więc witam was na odcinku, który nagrywam wczoraj. Naprawdę ogień, nie? Witam też czat na Twitchu, który jest ze mną, witam serdecznie was na YouTubie. Od razu proszę o jedną rzecz, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, brakuje mi jednego suba do mojego celu, więc byłoby fajnie, żebyście tego suba zostawili. Ponadto, dzisiaj akcja fajna, bo będziemy sobie działać tutaj, na naszej gospie. Bo będziemy bronować. Bronowanie, może jeszcze orka jakoś zrobimy sobie. Dzisiaj trochę pokażę też ogólnie co poorałem, ale też nie zdarzyłem wszystkiego, więc póki jeszcze cały czas działa. Ale dobra, wiecie co, ja nie będę gadał. Ja siadam i robię, bo dzisiaj jest tyle roboty, że to jest hit, naprawdę. Dzisiaj jest masakrycznie dużo pracy, więc nie będę tutaj zwlekał, tylko naprawdę podpinam sobie zaraz bronki. No siema, nie wiem czy wiesz, ale na NB z kodem Riot masz mi już 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu frikaska jest? No i gierki masz na PC, konsole i nawet Nintendo. I teraz słuchaj gościu, Eneba współpracuje z Trust League, a to dostawca płatności, który łatwo płaci za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą Trust League, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z Trust League musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak coś, to jest link w opisie. I ogień, nie? Będziemy dzisiaj orać nasze najnowsze pole, największe pole właściwie, to, które się ostatnio łączyli sobie. Poorałem sobie ogólnie 3 kawałki i dalej mam się do zarania kilka kawałków tam, także sporo cały czas, nie? Czekajcie, okej. Okay. Jest spoko? Jest spoko. Tu kaczuchy mi łażą z kurczątkami, więc fajowo. Dobra. Do orki z tym to pole zostało. Zostało to pole, już mam zaorane, jak widzicie. Tamto mam zaorane i mam się zaorane tylko pole koło mleczarni. To tam, gdzie był kiedyś Ugur, nie? Więc Kongo TV naprawdę. A ja jeszcze przypomnę, że musimy ogarnąć sianokosy dzisiaj, nie? I posiać jakieś rzepaki, więc naprawdę rzeczy tyle się dzieje, że to jest hit, nie? Zapierdziel fest jest, naprawdę. Dzisiaj jest 16:43, jak to nagrywam. Bo robimy to na streamku oczywiście. Dzięki Oluwę za followa. Dzięki serdeczne. Nagrywam to dzisiaj na streamku, jak zwykle zresztą. No i co? No i jakby nie było, musimy sobie też dziś sporo ogarnąć. Nagrać odcinku, to pewno 4 odcinki chciałem nagrać dzisiaj, bo roboty sporo, a akurat fajny odcinek taki, myślę, speedowy trochę, bo bronowanie z takim właśnie odcinkiem, gdzie się cały czas jeździ, coś robi, gada, więc git. Ponadto też ogólnie chcę podziękować tutaj na odcinku, bo dosłownie dostało się na sekundę przed odcinkiem. Już miałem klikać F9 i nagrywać odcinek, a to nagle Donna mam S-Huyocita wysłał, znaczy podarował mi 5 subskrypcji w prezencie dla społeczności, więc jeszcze raz dziękuję serdecznie. Naprawdę, aż się należy brawa. Mogę zaklaskać? Zaklaskam. Cześć Karpino, witam. No, więc dziękuję, naprawdę mega miła rzecz, nie? Dobra, ja wiem tutaj, że kamyki zostały mi w tym miejscu, ale kamyki sobie już ogarnię potem broną posiewną, nie? Bo te brony też mają funkcję siewów, znaczy brony posiewnej, nie? Także to spoko. To się te kamyki w ogóle nie martwię, bo też tutaj pole... O, krówki sobie gadają, patrz. O, się braziła jedna na drugą. A właśnie, zobaczymy sobie, jak ten nasz miód, bo pasieka teraz, jak widzicie, produkuje tam rzeczy i istnieje sobie. Za mleko w tym dniu dostałem 4800, więc właściwie spłaciłem jedną kartę kredytu. Zostało mi 45 koła, nie? Premier dostał i szalał? Chyba tak. Tak. Kaczki na kolonie, ale to raczej, wiesz co, to jest taki po prostu modzik, nie? A, sorry, nie mam się zatrzymywać, ale tak trochę tutaj... taki clean wyszedł paskudny, nie? Więc, pardonsik. No, więc są to takie modzika tam, takie czuszki i tak dalej. Ale to nieważne. Cześć Dimitrej. Witam wszystkich serdecznie, którzy tu dopiero dobijają. Tak, dzisiaj też jest ogólnie odcinek nagrywany, odcinek cały stream jest robiony w sobotę, bo obiecałem tego streamka. Dzisiaj też mamy giveaway'a, więc jeżeli ktoś był na giveaway'u, to napiszcie hashtag giveaway w komentarzach. Nie piszcie na czacie, bo to wy już jesteście na tym odcinku, więc wy nie piszcie. Ale... Cześć Jakub Games, siemaneczko geniusz. Ci co właśnie oglądają odcinek, nie? Fiko macha. No, więc fajnie. No, w ogóle też bardzo dziękuję za tak miłe przyjęcie The Foresta. W sensie Sons of The Forest. Mi się mega miło gra, a jeszcze jak was jest właściwie czasami na więcej osób niż na farmingu, to naprawdę miło, nie? Że takaś gierka tak mi się podoba. Ale to spoko, bo mi też się The Forest, ten Sons of The Forest podoba. Więc naprawdę ciekawie, nie? Ciekawie rozgrywka się toczy. Wiecie co? Ja się zatrzymam tutaj na chwilę. Wiem, że nie powinienem, bo to orka. Ale szybko do pasieki przejdziemy sobie i zobaczymy, jak tam miód, ile tego miodu się robi. Gdzie jest jakąś paletę chociaż? Ale gówno. Tylko tyle? 6-8 litrów? Coś tutaj kiepsko. Trzeba będzie jakieś ule dostawić chyba. Mało tego miodu, strasznie.
Chociaż nie, średnio się w słoików to dosyć sporo w sumie, nie? No ale cena jest taka, o. Daj się, bronowanko jest, no. Bronowanko. Ten nowy The Forest to chyba top 1 gra w tym roku. W tym roku? Nie no, Hogwarts Legacy chyba bardziej ten poszedł, nie? Chyba Hogwarts Legacy bardziej zaminował na pewno Twitcha. Ale The Forest, znaczy Sons of The Forest ma też potencjał, żeby dobić gdzieś tam do góry, nie? Hogwarts to gówno? Wiesz, każdy lubi co lubi, nie? Ale wydaje mi się, że ogólnie jak na razie mamy dopiero luty, nie? Jak to nagramy jest dopiero 25 luty. Więc jeszcze, wiesz, tak naprawdę bardzo dużo roku zostało, nie? I póki co, no to Hogwarts, Legacy i Sons of the Forest, no gierki top, nie? Więc zobaczymy, jak się ten rok będzie zapadał dalej, bo póki co jest naprawdę nieźle. Tu jakieś samochodziki sobie jeżdżą mi swajowo. Tak mówisz, Hogwarts? Jeszcze ten mówisz karboniasty? No to nieźle. Ja wiem, że tak trochę jeżdżę jak chcę, ale na tym chyba polega bronowanie. Chcę troszkę... Właśnie, ludziska, a u was w realu? Bo wy pewnie jesteście tam gdzieś rolnikami, albo coś tam na granicy tego typu rzeczy. Czy... wy używacie po orce jakiegoś specjalnej maszyny, czy raczej od razu, tak jak ja, wrąbujecie się po prostu z bronami i bronujecie? Ktoś to tam ma jakiś gospo, nie? Tak, dzisiaj giveaway będzie. Dzisiaj giveaway o 17 będzie, więc skończymy odcinek i robimy potem giveaway, nie? Brona i tyle, nie? I co? Po bronowanku siewniczek i ogień, nie? Fajowo jest. A są jakieś brony piątki ogólnie do farminga? Takie na mod huby wydane? Bo takie brony piątki by mi się przydały, nie ukrywam, wiecie? Żebym te został jako takie posiewne, tamte kupił, bo miałem czwórki wcześniej, ale mało z nich korzystałem, nie? Wiem, że jakieś są ogólnie brony, ale nie, właśnie nie wiem, czy są brony piątki na mod huby, nie? Agregat prowosiewny. Ja mam jeszcze agregat prowosiewny, chłopie, zapomniałem o nim. Przecież ja kupiłem agregat do Isarii. Ale jaja. Kupiłem po to, żeby zaszczędzić czas i teraz co robię? Z bronami się wpierdzieliłem w orkę. Nie no, kretyn. Nie no, hit jest. Ale tak, no dobra. To nie jest, ten odcinek będzie akurat taki. Trudno. No ty patrz, zapomniałem w ogóle o tym. Dzisiaj mogę dzisiaj agregat używać. No dobra, to nic, ostatni odcinek taki zbronowany będzie. I on w ogóle trwa 7 minut. Ty, a jakby tak trochę zrobić, że skończymy sobie to bronować, bo myślę, że skończymy sobie w miarę szybko to robić. I jeszcze pojedziemy jakąś orkę ogarniać, na przykład na tym poletku obok, nie? Bo tam, no tam można fajnie to porać i też te bronki by można było ogarnąć trochę. A agregat potem siewnik. No, no to tak właśnie wiem, że tam gdzieś już potem co bardziej mają takie ten... jakąś ziemię inną czy coś, to też bardziej w agregat idą, nie, niż w brony. Bo też nie chyba klasa glebia od tego też zależy, nie? Rozum jak matka, ta. Cześć Kotmanek, witam. O, teraz spoko, drugą stronę zapowiedzieć. Jak też nawet w ogóle ludziska, widzicie, jest 6:34. My lecimy z czasem raz jeden, bo musimy się wyrobić naprawdę... Musi dzisiaj być posiane. Muszą być zrobione chociaż sianokosy. No i kurczę, będzie ogień, nie? Ja sianokosów tak wam nie będę pokazywał na odcinku, bo już to robiliśmy wcześniej, więc po prostu sobie zwiozę te belki i tyle. Raczej nie będę z tego robić odcinków, bo sianokosy robimy 3 razy w roku, no to ile można robić odcinków, nie? Z sianokosów, trochę bez przesady jednak. Ale cały czas robię sianokosy. Przepraszam. 3 razy w roku przynajmniej, no i teraz, wiecie, teraz też, nie? Siema Kubiksom Games, witam. A idzie, idzie. Co trzeba zrobić, aby wygrać? No, zowie się o tym, na tym streamie, co trzeba zrobić, tylko musisz po prostu poczekać, bo aktualnie gram na podwórku kolonisty i nagram odcinek, więc po odcinku zrobimy sobie tego giveawaya. Tak, tak, oczywiście, cześć komitacach, witam. Będzie też giveaway dzisiaj dla widzów subskrybujących, więc większa szansa dla, na pewno będzie dla tych. Towarzysz Wex, siemka. Okej. No. Także plany ogólnie na to są spore. Rozwój się tak fajnie, że się poczynili to pole tutaj, co widzicie. No mega duże. Mi się to bardzo podoba, że takie w końcu pole dało nam się ogarnąć, takie większe. No i to takie pole porównywalne do naszej dzierżawy, nie? Też takie też sporego kawałku, prawie hektar ma. W ogóle to jest śmieszne, że się jaram tym, że mam takie pole, które ma prawie hektar, nie? No ale no co zrobisz? Nie, fajnie to się zrobiło, kurczę, takie dużo otwarta przestrzeń, nie? Jeszcze jak te pola potem się gdzieś pierdyknie razem, to już w ogóle, nie? A, mówiliście, że się zatrzymał, no ale jakoś tak lecę sobie. Skąd 60? Z Kings Modu. Jak życie w porządeczku? Właśnie, lecimy sobie z odcinkiem. Wczoraj w ogóle się tak
tutaj chcę bardziej pochwalić. Young Miko, siemka, dzięki za followka. Chcę się pochwalić tym, że mam najlepszych widzów na świecie i wczoraj zrobili mi takie mega wsparcie na streamie, że to jest po prostu niewiarygodne. No ale cóż, no jestem wam przewdzięczny jeszcze raz, nie? I to są dzięki nim dzisiaj mamy też tego giveawaya, więc naprawdę super, nie? Mega. Dzieci po 12 przychodzą i się dziwią, że sobą dostały. Aha, no tak, tak. No ale no, dzisiaj właśnie poleciało trochę giveawaya, więc też fajnie. Kredytu nie mam? Kredytu mam aktualnie 45 tysięcy, więc nawet nie jest tak źle. Jeszcze tak pewnie będę musiał wyporczyć sobie mojego tej sąsiada Krzysztofa, który daleko mieszka w tamtej, na tamtym drugim gospie. No i on będzie przyjedzie mi dzisiaj też niedługo sieczkarnią, będziemy robić kiszonkę kiszonkę po prostu, będziemy robić z kukurydzy. Także to już niebawem. Kiedy się powinno robić kiszonkę tak naprawdę, ludziska? Bo mamy sierpień, w sumie, a to nie w sierpniu, teraz powinno się robić? Ty byś jak wejdzie mi kiszonka, teraz to już w ogóle padnę na twarz, nie? Czy wrześniu bardziej z kiszonką? W styczniu? Ta, w styczniu. Kurde, w grudniu od razu. Wrzesień bardziej, tak? O, jak to spoko, wrzesień, październik. To gi, dobra, to dzięki. No, bo znaczy, październik raczej nie, bo październiku chyba... październik, listopad chyba się kosi muci kukurydzę na ziarno, nie? Więc tak raczej, tak o średnio by to było. Tak, właśnie to fajnie, bo teraz byśmy sobie ogarnęli wszystkie te sprawy pożniwne, poobrabiali pola i byśmy zaczęli tam działać, nie? Ej, skończę to dzisiaj na tym odcinku, fajnie, odcinek trwa 11 minut, ja to za jakieś 3-4 minutki powinienem skończyć to poletko, to jeszcze sobie pojedziemy po orę dzisiaj, nie? Bo orki, ja nie pokazałem takiej orki, ale naprawdę bardzo fajnie ogólnie sobie radzi, nie? A, i słuchajcie! No i ogólnie za chwilę skończymy to i też wam powiem taką ciekawostkę, że mam nowy ciągnik wybrany. Jaka to jest jeszcze marka, to wam nie powiem, ale tutaj widzowie na szczycie mogą się domyślać, co to może być, więc ja wam oczywiście na Twitchu nic nie mówię o tym. Bardzo fajny ciągnik, 130-konny, taki trochę nowszej produkcji, więc fajnie. Już karboniasty, musiałeś się pochwalić, że wiesz, no wszyscy teraz piszą jakich chujki wredne. No nie mogę z nimi, nie? Nie mogę wytrzymać. W ogóle jaki teraz ten zawiasy takie robię. Jak fidget spinner trochę to wygląda. Tak mówisz, Jakob? O Boże, to fajny kolega. Nie powiedziałem przecież nic, to jest do wycięcia na odcinku. Także co ty tutaj gadasz? Dobra, zawijamy się. Może wejdziemy do środka jednak. O, kurde, urwie mi ręce ta siuntka. Dobrze, idzie to, nie? Nie no, muszę kupić... Nie no, brony piątki to raczej... Znaczy te brony stawię sobie na pewno jako posiewne, nie? Bo to jest fajna rzecz, ale już będę raczej robić agregaty, nie? Tak? Mówisz... Dobra, Ilik, dzięki za radę. Nie, co ty? Nie, pewnie nie wytnę, pewnie zapomnę. Słuchaj, kiedyś mam do nagrania odcinki, tak dużo odcinków, to pewnie o czymś zapomnę, nie? Także bardzo możliwe, że zapomnę, to po prostu powycinam ci tyle. Także wiecie. Dobra. Już tutaj właściwie kończymy. Fajnie szybko poszło. No to im się podoba, nie? Takie właśnie jazda z bronowaniem na ostro. Wiecie, bez zatrzymywania się. Szybko obrobić pole, żeby trochę te grudy porozbijać. W ogóle bardzo ładnie się pole wyrabia, nie? Będzie mi się mega tutaj siało na pewno. Dawid V4V. Siemaneczko. Albo Awa. Dawid Awa może też być, nie? Bo czasami czwórki piszą jako A. Dobra. Odjeżdżamy sobie w tą stronę i tu już ostatni przejazd. I co, ja zaczynam na gospo. Bierzemy sobie, siadamy sobie do... Kurii! MTZ-a! Matko bosko! Znowu to będę musiał wiedzieć. Siadamy sobie do MTZ-a. I lecimy orkę robić na tym paletku obok, nie? Tam fajnie sobie ślinisko zarosło. Nie, no dzisiaj to jest tragedia. Ciekawe ile razy się pomylę. No właśnie, inning za dużo, nie? Trzeba, właśnie mówiłem, że trzeba kupić piątki, ale raczej, znaczy, mówiłem, że fajnie byłoby były piątki, ale chyba jednak z piątek zrezygnuję. Dlatego, że, no przecież mam agregat prowosiewny 3-metrowy, nie? Więc robię dwie prace naraz, a ja tutaj teraz robię nie wiadomo co, nie? Więc, a dobra, zejdziemy tutaj. A, też ciekawostka taka, poza odcinkiem z obornika, zgasimy sobie, dam na luz. Zgasimy, okej. Okay. Dołożymy sobie burty do tego. Do, i proszę państwa, rozrzutnika. Więc mamy właściwie drugie tyle teraz, nie? Dalej się 2000 jest, nie? To jest hit po prostu. Dobra.
MTZ, siadamy do MTZ-a i ruszamy sobie w podróż. A tu się wysoko siedzi, ja pierdziele. Muszę, jakiś wysoki ten fotel mam, nie? Brzydki rozrzutnik? No on ma działać, nie być ładny, nie? Okej, okay. Dzisiaj całe to pole tylko garniemy. Ja mam ochotę włączyć na gniecenie, co nie? Czy nie? Tak, jest gniecotko ustawione, no i fajnie, dobra. Fajnie to ogólnie średnisko wyszło, takie lekko z chwastem, mi się mega podoba. Dajcie znać, czy wam też się podoba. Dobra. Opuszczamy i lecimy. Trochę przez ten płot mam problemy teraz z orką, bo nie mogę za bardzo wyjeżdżać, ale z drugiej strony dobrze, że ten płot jest, bo mówię, jakbym się kiedyś przypadkowo wrąbał w ten stuk rozpędzony, to trochę byłoby też kiepsko, nie? Więc tak jest okej, okay, mi się wydaje. Nie ma co też narzekać. Chyba zrobimy sobie klasyczną przecinkę przez środek to, czy jeździmy dookoła? Bo tam trochę jest kawałeczek dalej, nie? A, dobra, dookoła będziemy sobie jeździć. Dookoła sobie pojadę. Miałem problem przecież. Okej. Okay. Przestań, Kamil, to jest MTZ, co ty? Nie widzisz, to jest MTZ? Coś jakiś MFA gadacie, nie wiem o co chodzi. W środku trochę słaby? W sensie ten MTZ? Nie, no spoko wygląda. Fajnie, taki, taki wiesz, prosta konstrukcja, stara maszyna. Mi się bardzo podoba. MTZ, nie, no to jest... Nie. Weź, moderator, ustaw ban na słowo. No ja jeszcze tak po prostu myślę o tym ciągniku, że to jest hit, nie? To jest hit. No właśnie, mówię Jakub, że trochę się nie mogę opanować, nie? Sorry, przepraszam. No dobra, cała niespodzianka idzie. I chyba cały odcinek w ogóle się do wycięcia pójdzie, nie? Bo to wszystko zaspoilerowałem, co się dało. Ojej, masakra. Tak, o, dobra emotka, dokładnie taki link. Zarambista emotka. Fajnie, to leci tutaj ta orka. Ogólnie bardzo orka jest przyjemna. I tak teraz skipolam do orki, więc w tym sezonie robię wszędzie, gdzie się da. A właśnie, jak mam precision farm ludziska, to orkę się robi raz na 3 sezony, czy co sezon się robią? Jak to wygląda? Tak, na YouTubku będzie. Co sezon? Mówię o Precision Farming, nie o realu, nie? Bo tak to wiadomo, nie? Znaczy, można też robić się bezorkowy, nie? To najwyżej... Dobra, to zrobimy sobie tak, że w tym roku robimy orkę, a w kolejnym wyłączę sobie ten orkę, nie? Czy coś? Kraksa, masakra, skiba... Nie... A, szóstka może sobie bije spokojnie. Po tych konkretnych uprawach kukurydza, burak, ziemniak. Aha, po takich uprawach, co są duże korzenie, tak? Okej. Okay. Chociaż w sumie jak chodzi o buraka, to burak jest korzeniem, nie? Więc jak... Ten. Siemano, cip. Red 200 IQ, giveaway na odcinku? Nie, giveaway będzie po odcinku, nie? Za chwilkę tutaj też, ile mamy minutek? 18 minut odcinka, więc wiesz, ja zaraz za chwilę ten giveaway będziemy robić. Ja tylko sobie to jeszcze trochę pooram. Poorze? Pooram czy poorze? Jak się mówi? Ja orze czy ja oram? Ja orze chyba, nie? Orze na traktorze. Tak, tak, to Matiap, oczywiście. Siemanczko Liburkę, witam serdecznie. Oram? Yonder. Dajcie znać ludziska na YouTubku. Ola, oram czy orze? W komentarzach napiszcie, nie? Oram czy orze? Myślacie, pytanie, że orze. Bo mówi się jadę orać, ale ogólnie czynność to oranie, a nie orzenie? Nie wiem w sumie. Oram pole na traktorę. Hej, psia bada, no tak. Fajnie, ten pług jest mega... Dobra rzecz, że tylko go akurat kupiłem, nie? O, fajna księdyka w końcu. Hop, siup, 4, bo 8 dup, no, albo tak. Mega rzecz ten pług. Fajnie się robi to orkę tutaj, no. To jest akurat taki, według mnie właśnie taki pług, to jest taki minimalny pług, jaki może być na polską właśnie taką wieś. Dlatego, że on już robi jakiś tam progres w tym polu, nie ma z nim problemu i to leci naprawdę dobrze, nie? Zaraz będzie konkursik, spokojnie, skończę tego jednego odcinka, czy lecimy z tym, nie? No, także... Okej. Okay. Jazda na tłoki. Nie wiem, Matiksie, nie pisz tego na czacie teraz. Fajnie to leci, kurczę. Jeszcze, jak mówię, mam do ogarnięcia pole jeszcze chyba 40... Nie, nie 40, przepraszam.
48, tak, 48 do ogarnięcia pola jeszcze jest. I tamtą naszą dzierżawę, nie? Do orki też, więc no kurde, sporo roboty. Nawet nie wiem, czy nie puścić pracownika tam na dzierżawie z orką, wiecie? Bo było mi na pewno mega, o wiele prościej. Chyba to jest pierwszy raz, kiedy użyję pracownika, nie? Bo po prostu się nie będę wyrabiał za bardzo. No nie wyrabię się. Inaczej nie ma opcji, się wyrabia. I tam pojadę potem coś kosić, nie? Łąkę. Chyba trzeba będzie puścić bez tego pracownika po raz pierwszy na tej serii. Jakby to jeszcze wiecie. W sumie, jakby to jeszcze był Krzychu, to Krzychu nie zawsze ma czas, nie? To by też mógł fajnie pomóc na tej serii. No wiecie, to właśnie ma to do siebie takie polskie serie singla, nie? Że się po prostu ciężko gra w jedną osobę. I dużo roboty z tym idzie, nie? Bo tak, nie kupisz dużej maszyny, żeby szybko ci szło, bo będzie nie polsko, nie? A z małymi maszynami dużo się pierdzielania jest, nie? Siemka Tomek, witam. Właśnie myślałem o tym, Irik, wiesz? Żeby Krzyśka tu wprowadzić na tego ospo obok. I też nie byłby to złym pomysłem, nie? O. Fajnie. Dobra, słuchajcie. Zakończymy sobie teraz w tym miejscu. A nas zgasimy. Więc dzięki za uwagę i za odcinek. Za uwagę na odcinku. Zapraszam na kolejny, w którym to będziemy... W sumie nie wiem, co będziemy robić. Zobaczycie sami. No. Dzięki za odcinek, po prostu trzymajcie się do kolejnych, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, trzymajcie się i wpadajcie na Twitcha. Cześć, pozdrawiam, pa pa.